opozycja mnoży pomysły rodem z teatru. Przedstawia kolejne marionetkowe propozycje pseudopremierów, dewaluuje literę konstytucji. Kiedy PiS organizuje debaty zamiast własnych konkretnych rozwiązań, to w zasadzie, szanując wszystkich uczestników tych debat, wydaje się, że chodzi wyłącznie o zdjęcie pana prezesa Kaczyńskiego, otoczonego naukowcami, żeby zatrzeć to wrażenie szczęścia prezesa siedzącego między Leperem i Giertychem przed kamerami kiedyś telewizji Trwam.